fundusze rządowe wspierają bardzo małe gminy i w tym także naszą gminę, miasteczko krajeńskie. Główne inwestycje na terenie gminy z wykorzystaniem wyłącznie środków rządowych przy minimalnym udziale własnym, zaledwie 5%, to przede wszystkim przebudowa osiedla w miasteczku krajeńskim wraz z kanalizacją na kwotę blisko 7,5 miliona złotych. Następnie to droga w Brzostowie, Brzostowo-Marianowo na kwotę blisko 3 milionów złotych, dokładnie 2 miliony 900 z wykorzystaniem funduszy popegeerowskich oraz Dom Kultury, przebudowa i modernizacja Domu Kultury w kwocie 2 miliony 700 tysięcy złotych. Obecnie prowadzona jest inwestycja na terenie Okalińca w ramach budowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na kwotę blisko 3,5 miliona złotych, która zostanie zakończona na początku przyszłego roku. Łącznie blisko 20 milionów, które zdobyliśmy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach Polskiego Ładu. Duży udział w realizacji tych wszystkich wniosków miał poseł Krzysztof Czarnecki, który od początku mojej działalności na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie wspiera działalność zarówno ochotniczych straży pożarnych z naszych trzech jednostek, uczestniczy w wsparciu, jeśli chodzi o realizację wniosków, o których wspomniałem, które na pewno odmienią oblicze tej gminy. Za sprawą wniosku Komitetu Inicjatywnego, który zaproponował przywrócenie praw miejskich, które gmina Miasteczko Krajeńskie, a dokładnie wieś Miasteczko Krajeńskie utraciła 50 lat temu. Złożyliśmy jako gmina wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a ostatecznie decyzją premiera te prawa zostały przywrócone. Z dniem 1 stycznia roku 2023 Miasteczko Krajeńskie uzyska prawa miejskie i zostanie miastem ponownie. Prawa miejskie zostały nam zabrane w 1972 roku, na krótko przed obchodami 500-lecia praw miejskich. Dzięki przychylności władz udało nam się temat rozwiązać. Została podjęta decyzja odnośnie przywrócenia praw miejskich. Chciałbym podziękować osobom, które się tutaj najbardziej przyczyniły do tego, a więc panu posłowi Czarneckiemu, panu Adamowi Borycewiczowi, że byli przychylni naszym działaniom, tak i nam bardzo mocno pomogli w tym. Miasteczko Krajeńskie, mała gmina, korzysta ze środków rządowych na wiele inwestycji. Dzisiaj budżet gminy stanowi 50% wydatków bieżących i 50% wydatków inwestycyjnych. Chciałbym pogratulować wójtowi Jackowi Oświęcimskiemu i społeczności gminy Miasteczko Krajeńskie za pozyskiwanie środków na cele inwestycyjne, które będą służyły ogółowi społecznemu. Chciałbym także pogratulować uzyskania praw miejskich dzisiejszej gminie, która przez ostatnie 20 lat starała się o przywrócenie tych praw. Jest wiele pomysłów na następne inwestycje, w tym generalny remont szkoły podstawowej w Miasteczku Krajeńskim. Jestem z Wami i zawsze będę Was wspierał.